Wśród obecnych na spotkaniu pań był także jeden mężczyzna prezentujący swoje filmiki w internecie. Jak przekonuje, twórczość w sieci to sposób na zabicie nudy i rozrywka, ale są też tacy, którzy z powodzenia własnych blogów potrafią czerpać korzyści. Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy 21 około. O, fajnie, teraz mewa naprzeciwko mnie leci. Bardzo pięknie wyglądają te mewy, jak one latają. Tak blisko mogę je zobaczyć, bo one tu zaraz przy moim balkonie latają. Z okazji tego, że mieszkam na 10 piętrze, mam fajne te widoki na te ptaszyska. O, teraz jaskółki tutaj bardzo szybko szybują. Są youtuberzy, którzy mają po kilkadziesiąt tysięcy widzów i po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń i z tego może mogliby sobie jakoś dorobić, ale żyć nie sądzę. Słyszałem kiedyś o tym, że blogerki modowe szczególnie dostają na przykład próbki towarów, czy nawet ubrań, butów, no i praktycznie dostają to za darmo, potem mogą to sprzedawać i mogą z tego mieć niezłą pensję. Można, znaczy można. No, dużo rzeczy można, ale nie sądzę, żeby to było tego tak dużo, żeby z tego wyżyły. Oczywiście dostają jakieś próbki, dostają jakieś tam, na przykład można gdzieś tam się spotkać z lokowaniem produktu, testy ciągłe, jakieś tam firmy są zainteresowane, żeby blogerka pozytywnie oceniła i trochę rozpowszechniła ich produkt, żeby to był jakiś taki bardzo znany produkt. Szczególnie te małe marki może chcą, żeby te blogerki najpierw pochłonęły jedna do drugiej, przekazała i żeby to było coraz większe grono odbiorców.